Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ ostatnio strzeliłem focha na Plarium, mam teraz całkiem dużo Soul Zanim jednak do tego przejdziemy, spójrzcie jaką ciekawą ofertę zaoferował mi Plarium, żebym mógł dokończyć fuzję, której nie zamierzam dokańczać. Wróćmy do Soul Mamy dzisiaj zwiększone szanse na wylosowanie 5 i 6 gwiazdkowych dusz z Mortal Soul Stone'ów i sześciogwiazdkowych z Immortali. Ponieważ dawno nie otwierałem Soul Stone'ów, to jest dla mnie dobry moment, żeby to zrobić. Nie wiem, czy będę otwierał Immortal Soul Stone'y. Na pewno otworzę wszystkie moje Mortal Soul Stone'y. Będzie ich trochę więcej. Nie odebrałem jeszcze nagród za hydrę z tego tygodnia. Natomiast decyzję, czy otwierać Immortal Soul Stone'y, podejmę w trakcie, ponieważ mamy również Soul Chase Tournament, w którym do zdobycia jest jedno losowanie z prizmowych szardów. I to jest kolejny event, w którym zamierzam wziąć udział, ponieważ mamy tutaj do wylosowania naprawdę fajnych czempionów. Oprócz Soul Stoneów, plarium dało nam jeszcze dwie łatwiejsze do zdobycia szanse na losowanie czempionów z prizmów, mianowicie Sand Devil którego skończyłem, ale nagród jeszcze nie odebrałem, zrobię to teraz. I mamy jeszcze Dungeon Dungeon Divers Event. I tutaj jestem w trakcie tego eventu. Prawdopodobnie nie zawracałbym sobie nim głowy, gdyby nie to, że główną moją aktywnością w RAID ostatnio jest farmienie eventowego dungeonu, ponieważ do jego zamknięcia zostało już całkiem niewiele czasu. W związku z tym cała moja energia idzie na farmienie setu Pinpoint, co doskonale się koreluje z Dungeon Divers. Wprawdzie w eventowym Dungeonie ten przelicznik, energia na punkt nie jest zbyt kuszący, jednak to nie jest mój główny cel, a Dungeon Divers robię jakby mimochodem. Prawdopodobnie dokończę ten event przez noc i da mi to drugie losowanie, a następnie zobaczę. Ile punktów uda mi się zdobyć jeszcze otwierając duszę? No i właśnie wtedy podejmę decyzję, czy otwierać jakieś Immortale. Może będę miał szczęście, jednak tutaj punkty za duszę nie są zbyt rewelacyjne. Naprawdę musiałbym mieć duże szczęście, żeby ten event, no nie mówię nawet, wymaksować, ale żeby dostać te prizmowe szardy. Załóżmy, że to się uda. Miałbym trzecie losowanie, i ponieważ miałem przeczucie. I przechowałem sobie z poprzedniego eventu również losowania, w tym momencie powinienem mieć ich 5, czyli dwa z poprzedniego losowania, jedno, które właśnie odebrałem, i dwa, które jeszcze mam nadzieję, wyfarmić. No i te 5 losowań prawdopodobnie przyniesie mi 5 epików, ale jeśli jakimś dziwnym trafem miałbym szczęście i wylosował jednego z tych szczępionów, no to w zasadzie nie ma tutaj takiego, z którego nie byłbym zadowolony. No, owszem, są czempioni, których już mam. Jest Python, jest Armans, ale kopie ich myślę, żeby mi się przydały. Jest Iostrid, którą również mam i ją bym zbudował do drugiego teamu na Hydrę. Jest Padrake, którego również mam i również jestem z niego bardzo zadowolony i na pewno bym go zbudował również na Hydrę. Jest Karza, która jest dość niedoceniana przez wielu, ale potrafi na arenie razem ze swoim partnerem Timitem zrobić całkiem niezłą rozróbę. No, jest czempion, którego z tych na dole chyba najbardziej bym chciał. Nekmotar, świetny czempion na Hydre. Jest również Elwa, której nie mam, ale również bym ją chciał. No i jest oczywiście najważniejsza nagroda w tym evencie, czyli Odyn. Pięć losowań, każde z 6% szansą na wylosowanie legendy. No, raz się udało. Wtedy, kiedy wpadł mi Gregor. Czy uda się tym razem? Nie wiem. Trzymajcie za mnie kciuki, ja również będę za Was trzymał kciuki, jeśli będziecie otwierać. A na razie przejdźmy do otwierania Soul Stone'ów. Nie mam zbyt wiele miejsca, a mam zwyczaj przechowywać dusze. Być może niepotrzebnie powinienem zrobić tu jakieś porządki. No, na pewno te dusze legend, ich nie zamierzam porządkować. Natomiast jest tu pewnie trochę epików, których albo mógłbym wrzucić na kilka gwiazdek więcej albo w ogóle darować sobie zbieranie dusz dla nich. No ale jest jak jest i będę musiał w trakcie otwierania na pewno przerywać je, żeby czyścić z niepotrzebnych dusz. Nie będę już o tym mówił, po prostu zmontuję ten film tak, żeby dla Was to otwieranie było płynne. Ja pierwszą część nagrywam w środę wieczór, następnie przez noc dofarmię te prismowe szardy w Dungeon Divers i drugą część otwierania nagram Wam w czwartek rano. Moja łyż lista przedstawia się w sposób następujący. Priorytetem są dla mnie legendy, które zamierzam używać na arenie. Z epików mam: mam Szamaela, Basera, Sir, mógłbym tu wstawić jeszcze Finaxa. Jeśli chodzi o Rarki, to nie jestem nimi jakoś szczególnie zainteresowany. Jeśli zdarzy mi się wylosować jakąś fajną duszę, dla którejś z tych legend będę bardzo zadowolony i zmienię to na jakąś inną, która czeka w kolejce. Nie przedłużając. Przechodzimy do otwierania. Będę otwierał po 10. Otworzymy wszystkie małe i jest pierwsza dziesiątka. Kto wpadnie? Zaczynamy od mocnej trzygwiazdkowej hierarchii. Mamy epikalurię, ale mam na niej już więcej gwiazdek. Ankoraj, 6 gwiazdek. No fajnie, fajnie. To jest nawet ciekawy czempion. No, zobaczymy, zobaczymy, czy 6 gwiazdek sprawi, że zacznę go używać. I lecimy, kolejna dyszka. No, ale to było wysokie C. Zaczęliśmy, no teraz przyspieszyłem niechcąco i mamy kupidusa. Proszę bardzo, 5 gwiazdek. Jeszcze jakbym miał kupidusa, bardzo bym się z tego ucieszył. No, ale dusza już na niego będzie czekała, jak kiedyś wpadnie. Także tych punktów widzę tutaj, że dość szybko na razie, nie zapeszając, wpada. Kolejna dyszka. Zaczynamy od rarki, ale jest legenda Badelkazar 5 gwiazdek tego czempiona mam nawet dwie kopie i te 5 gwiazdek sprawi, że będzie miał chronionego Brimstone'a na sobie. Używam go czasami na smoku 20 poziom, gdzie soluje ten dungeon, także mogę sobie farmić przy okazji czempionów w trakcie champion training razem z Badelkazarem. No fajnie, jestem zadowolony. Także tutaj wrzucimy go od razu na 5 gwiazdek. I będę musiał zrobić krótkie porządki. Naprawdę, te 5 gwiazdek sprawi, że będzie jeszcze pewniejszy w tym, co robi. Oprócz smoka używam go też na Sintranos. Jest to fajny czempion. No i kolejna dyszka. Lecimy, jest lista, ale taka sobie powiedzmy. Mamy pierwszego mityka dzisiaj, Lazarius, dwie gwiazdki. Nie jestem pewien, jaką duszę mam już dla niego, ale oczywiście przydałoby się jeszcze mieć Lazariusa. Zobaczmy dalej. Tutaj nie było już aż tak wysokogwiazdkowych dusz jak poprzednio. Kolejny raz Kofin Smasher, ok, bierzemy. No i niestety tych gwiazdek tu nie jest za wiele, co oznacza, ale jest mityczny Kalamitus, ok, dwie gwiazdki. No, ale pozostałe dusze tak niespecjalnie dużo punktów przyniosły. Zobaczmy, co się pokaże w następnym otwieraniu. Mamy Dumskrica, bardzo fajna rerka. Farakin, który chyba któryś z moich farakinów, mam dwóch zbudowanych, dostanie jakiś upgrade. Korugar, którego nie mam. No, to od czasu do czasu wpada jakaś legenda, też jest Cold Hard listy, ale tylko jedna gwiazdka, więc na pewno tą duszę sprzedam. I po kolejnym sprzątaniu otwieramy dalej. Ciekawy jestem, ile tych punktów wpada. Początek był mocny, ale teraz już nie tak e, różowo. Tych gwiazdek nie jest za wiele, no ale legendy, legendy się trafiają. Drogkul, nie mam go. Jakiś czterogwiazdkowy Rer. No nic, tutaj, tutaj słabo. Słabo tych punktów, nie jest e, za dużo. Po otwarciu wszystkich małych soulstone'ów sprawdzimy, jak sytuacja punktowa wygląda, no i wtedy będę decydował, czy otwierać średnie. proszę, sześciogwiazdkowy Spirit Host, Draco, e, Ratalos, no ale tylko jedna gwiazdka. Dla niego potrzebowałbym sześciu gwiazdek zdecydowanie. No, ale takie cuda to się nie zdarzają. Gwyneth chyba nie miał u mnie żadnego Blessingu. Co tam jeszcze? Zresztą nie jest zbudowany jeszcze. No, mamy Konstantina, którego nie mam. I kolejne Sprzątanie i lecimy dalej. Jeszcze zostało 27 szardów. Mamy nic ciekawego w tej dziesiątce. czyżby same rerki, no to by nie było fortunne, no jeden Epik uratował, ale jedno gwiazdkowy liczb. Ok. Ostatnia dziesiątka, tutaj otworzymy szybko i mamy Garol. Chyba to jest upgrade dla dusz, które mam dla niej, ale nie mam oczywiście garol. No i zostały nam pojedyncze szardy. Pojedyncze 7 szardów. Lecimy po kolei. No tutaj spodziewam się, że większość to będą rarki. I gra jak zwykle nie zawodzi mnie. Aczkolwiek Frozen Banshee to jest rarka, która jest użyteczna, jest fajna, świetne poizony. Ta rerka z kolei jest jednogwiazdkowa, to na pewno nie jest nic ciekawego, pójdzie do sprzedania. Wszystkie, mm, wszystkie dusze rarek poniżej pięciu gwiazdek w zasadzie sprzedaje. Lecimy. Kolejna rerka. O nie, tym razem. O, pro... o proszę, jest już lista, jest hej. Trzy gwiazdki. No, zabrakło tej jednej, żeby mieć crit damage dla niego. Ale okej, okay, okej. Okay. Hedgie, trzy gwiazdki. Czwartą zawsze mogę trafić w sklepie dla niego. Z tej duszy jestem zadowolony. Nie sądziłem, że z pojedynczych szardów coś fajnego wpadnie. Znaczy nie szardów, tylko soulstoneów. No i dalej już lecimy rerkami. Czy coś jeszcze tu będzie ciekawego? Niespecjalnie. I zdaje się, że sprawdzimy sobie punkty, ale najpierw wrzucimy hedge'ego na trzy gwiazdki. To jest upgrade z jednej gwiazdki, więc zawsze coś. Mój hedge nie jest jeszcze zbudowany, ale jestem w trakcie, jest na szczycie kolejki tych czempionów, których buduję. To znaczy na szczycie tak dokładnie jest Nekret, ale zaraz za nim jest hedgi. Potrzebuję jeszcze mu dofarnić masterki, dolewelować, jakoś lepiej ubrać. I będę od czasu do czasu starał się go używać jako odpowiedź na lockout, albo raczej jako kontrę dla lockoutów. Zobaczymy, na ile to będzie skuteczne. I sprawdźmy punkty. O proszę, no całkiem, całkiem. Nie spodziewałem się, że tak wysoko zajdę. Znaczy, miałem nadzieję oczywiście, Także brakuje jeszcze 140 niecałych punktów, żeby mityczną książkę zdobyć. A to oznacza, że z pewnością otworzę kilka, mam nadzieję, że jak najmniej średnich soulstone'ów. No bo żal, żal nie wziąć takiej mitycznej książki, słuchajcie. Także lecimy pojedynczo, pojedynczo. Tutaj nie, be, nie będę szalał, nie będę otwierał po 10, zachowam je sobie. No i zaczęliśmy nieźle od 30 punktów Kormak, czyli jeszcze 110 punktów bym około potrzebował. Zobaczmy, ile szardów będę potrzebował do tego. No tak, jak będziemy zdobywać po 6, to dużo. Szarduk będę potrzebował, żeby te punkty zdobyć. Mhm, zdaje się, że wykrakałem. 6 to i tak była rozpusta, bo tutaj mamy 3. No, zobaczmy, zobaczmy. Kolejna rerka. No nie, no w ten sposób to. Ale dobra, no okej. Okay, 70 punktów tam pal 6 te 6 gwiazdek dla Tologa. Ale 70 punktów, no to brakuje jeszcze 40, jeśli dobrze liczę, nie całych. Może nawet 30. No nie, ale na pewno więcej niż 6. Także jeszcze jeden shard. Około, około 30 potrzebujemy jeszcze punktów i zapewni nam je... O, proszę, Gorgorab 135 punktów, nieco przestrzeliłem. Bardzo lubię Gorgoraba, to jest jeden z moich pierwszych epików na koncie bardzo mocno się przysłużył. To jest Reviver, który dodatkowo ma aurę na arenę. Długo go używałem na arenie, także mam sentyment do Gorub Goraba i od razu go wrzućmy na 5 gwiazdek. Fajnie, fajnie. Cieszę, cieszę się z tego, bo to jest taki OG Champion, Old, old Goody, którego bardzo lubię, mam do niego spory sentyment. I teraz sprawdźmy. Tak jest. Mam wszystkie nagrody. No Nie spodziewałem się Miałem nadzieję, nie spodziewałem się, że tak dobrze pójdzie. Także ten komponent mam już zrobiony, i teraz zostaje tylko dofarmić z Dungeon Divers kolejne losowanie, i spotkamy się, kiedy to zrobię. I właśnie zakończyłem farmienie eventowego dungeonu. Zobaczcie, jakim miłym akcentem na koniec, może nie w tym secie, ale byłby to God Piece. Natomiast myślę, że znajdę dla niego jakiś użytek. Ten natomiast pójdzie do sprzedania, i możemy odebrać ostatni fragment, który jest nam niezbędny do wykonania piątego losowania. Przejdźmy więc, nie przedłużając do portalu i do Sammon Pool, gdzie mam 5 szans. Trzymajcie kciuki, ja również Wam życzę powodzenia i lecimy. Pierwszy shard, Co tutaj może się kryć? No, jak żeby mm, inaczej. Iox The rememberer. Bardzo fajny czempion, muszę go w końcu kiedyś zbudować. Druga szansa. Druga szansa. Nadzieje są olbrzymie, a rzeczywistość jest jaka jest. To Moe. Trzecia szansa. 6% to niewiele. Jak niewiele, a jak mm, przyniosłoby dużo szczęścia. No, Venomage akurat się przyda do empowermentu i lecimy jeszcze dwie szanse. Czyżbym wykrakał, że będzie to 5 pików? Na razie cztery. Kolejna Venomage, fajnie. Kolejna lub kolejne i lecimy ostatni szart. Boję się, no ale niestety Quarant. I tak skończyły się moje nadzieje. Na legendę z prizmowych szardów, natomiast no, warto było spróbować. Obyście wy mieli więcej szczęścia, podzielcie się w komentarzach, jak przebiegło wasze przywoływanie. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!